Czy już wiesz, co będziesz gotował, albo masz już myśl, co chciałbyś Opolanom i nie tylko, bo będzie mnóstwo gości, że tak powiem, upichcić? Tak, już mam pomysły i oczywiście zdradzę, jakie one są. Na pewno Opolanom chciałbym pokazać trzy daniowe menu takie, które jest trochę nowoczesne, ale też bazuje na tych tradycyjnych produktach. Na przystawkę będziemy mieć śledzia. Na danie główne zrobimy kaszotto. Kaszotto z sezonowych produktów, czyli bób, kurki, no i mięsny bohater, czyli wieprzowina. A na deser słodkie zakończenie będzie w postaci sernika na zimno. Panie prezydencie, już się przygotowuje pan do smakowania, ale też może tradycyjnie i do gotowania. Będzie jakiś pomysł na własną potrawę na tegoroczny festiwal smaków? Znaczy, jak będzie okazja, na pewno. Znaczy, jajecznica na przykład robię, natomiast oczywiście tam jest tyle smaków do próbowania, że myślę, że ciężko byłoby mi konkurować z czymś własnym. Jeść lubię, smakować lubię, gotować też lubię, bo lubię dobrze zjeść, a nikt tak dobrze nie zna mojego smaku jak ja sam. Natomiast oczywiście Festiwal Smaków to jest takie wydarzenie, gdzie warto próbować innych rzeczy. Jest wiele różnych atrakcji, można przy okazji rzeczywiście uczestniczyć w jakichś warsztatach kulinarnych, więc bardzo serdecznie zapraszam. Do tej pory współpracowaliśmy przy organizacji Festiwalu Smaków, wystawiając swoje stoisko. Teraz po raz pierwszy już w dużej skali każdego dnia szefowie kuchni z restauracji zrzeszonych w szlaku kulinarnym Opolski Bify będą gotować dla mieszkańców, dla wszystkich gości, którzy ten festiwal odwiedzą. Skupiamy się na produktach, na daniach tradycyjnych Śląska Opolskiego, ale z taką nową nutą, nowa odsłona, więc będzie ciekawie, będzie się dużo działo. Oprócz tego, że te pokazy wspólnie kucharze, szefowie kuchni tych restauracji będą gotować z mieszkańcami, z turystami, zapraszamy również na stoisko Szlaku Kulinarnego Polski Bify i Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Tam również materiały o szlaku kulinarnym, materiały o atrakcjach turystycznych oczywiście, ale także degustacje, także pokazy. Nie tylko potraw, ale również chociażby wina z opolskich winnic, więc naprawdę będzie się dużo działo. Staramy się, żeby ta potrawa, którą jest Festiwal Opolskich Smaków, była jak najbardziej bogata w różnego rodzaju smaki i kulinaria. Stąd rekordowa ilość kucharzy, szefów kuchni, którzy w tym roku na tej imprezie ugotują. Ale będzie mnóstwo również warsztatów kulinarnych, degustacji, pokazów, będą panele dyskusyjne, gdzie będzie można też poznać różnego rodzaju zasady dotyczące zdrowego gotowania, bo zależy nam na tym, żeby ta kuchnia była jak najbardziej zdrowa. I nowość na tym festiwalu, czyli dużo dobrej muzyki. To jest Food and Music, takie jest hasło tej imprezy. 9 takich zespołów zaprezentuje się tutaj na scenie. Będą nagrody, a tą główną nagrodą jest możliwość zagrania koncertu w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, więc jest to rzeczywiście nagroda, która okazało się przyciągnęła duże zainteresowanie. To mieszkańcy, goście festiwalu wybiorą najlepszy zespół, który dostąpi tego zaszczytu. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Ostatni weekend sierpnia. Najsmaczniejsza impreza w regionie w ciągu roku.